czym zresztą sąd i publiczność już jest też wyrobiona w tym kierunku, bo pan sędzia Bauza też o tym informował. Publiczność ma się przysłuchiwać. Nie bierze udziału żadnego czynnego w posiedzeniu sądu czy w rozprawie. Myślę, że pan się nawet nie pyta, czy państwo sobie może nie życzą ujawnienia wizerunku. Może państwo sobie nie życzą. Nawiązuję do tego z tej przyczyny, że sąd i w sprawie pana Wojciecha Olszańskiego zwracał uwagę na to i sąd dzisiaj też, że zresztą pan jakby wyprzedził tą uwagę sądu, bo oświadczył, że zgadza się na publikowanie wizerunku i pełnych danych. Natomiast nie padało takie pytanie do nikogo z państwa na ławach do publiczności. W związku z tym bardzo bym prosił Wysoki Sąd, ażeby sąd zakazał filmowania publiczności i publikowania wizerunków publiczności. Wysoki Sądzie, no na takiej podstawie, że państwo mają prawo do tego, żeby dysponować swoim wizerunkiem. I nie może tak być, że kto tam chce, to sobie będzie nas filmował. Manipulacja może być. Pokazywał. Pan przyjechał filmować proces. To niech pan filmuje proces. Nie życzymy sobie. Myślę, że rzetelność dziennikarska, a tym się zajmował mój mandat również, prezentowaniem swoich, że tak powiem, możliwości i wiedzy, także i dziennikarskiej. Niech to będzie też kilku tych tak zwanych mainstreamowych, nie wiem dlaczego tak są nazywane media. Z powodu manipulacji, której często nadużywają. To by przecież z miejsca, w którym przed chwilą przebywał, doskonale to zrobił. Więc ewidentnie pewnie to wykonał. Natomiast myślę, że nie przyszedł tutaj nagrywać ludzi, bo nie słyszałem, żeby padało pytanie sądu, tak jak padało pytanie sądu do mojego mandanta i wcześniej do pana Wojciecha Olszańskiego i sąd, kiedy wydawał to zezwolenie, to pozwalał na nagrywanie z wyjątkiem publikacji wizerunku oskarżonego. To tak, bo to jest strona procesu. A dlaczego miałby sąd pozwalać na publikowanie wizerunku osób nie będących stroną procesu? Państwo nie mają żadnego udziału, żadnego wpływu na rozstrzygnięcie. Nie są, że tak powiem, tymi podmiotami procesującymi się w tej sprawie. I myślę, że pan powinien zaniechać tego. Powinien w ogóle tego nie podejmować. Co to jest w ogóle za pomysł? Proszę bardzo. Pan skończy się proszę kolegę z panem dyskusją. Odnośnie tego wniosku. Nie,
przecież państwo... Wysoki sądzie, to poproszę, żeby sąd państwu wyjaśnił, że państwo przyszli na ten proces nie z powodu publiczności, przyszli na ten proces z powodu pana Marcina Sadowskiego. I myślę, że wniosek o nagrywanie każdy, że tak powiem, roztropny słuchacz przetransponuje w sposób prosty. Chodzi o to, żeby nagrywać, że tak powiem, bohatera tego dzisiejszego dnia, bo dla niego państwo przyszli. Państwo nie, gdyby pan nie przyszedł, to państwo przecież w ogóle nie uruchomiliby kamery. Gdyby pana nie było. Nie, no można oczywiście prowadzić rozprawę pod nieobecność oskarżonego. No. Wysoki sądzie, to prawda, ale sąd jeszcze tego nie zrobił, bo nie było takiej potrzeby. Więc gdyby pana nie było, to państwo na pewno nie uruchomili kamery, gdyby sąd uznał pana obecność za konieczną, a nieobecność z kolei za przeszkody w prowadzeniu posiedzenia. Kamerę, mógłby jej w ogóle, że tak się wyrażę, nie odpalili, bo sąd mógłby to zrobić przecież nie otwierając przewodu sądowego. Mam prośbę, żeby sąd pouczył państwa, że nie przyszli to nagrywać publiczności, tylko przyszli nagrywać rozprawę. Rozprawa to nie jest aktywność publiczności. Zgadza się. Ale państwo teraz wyrażają sprzeciw, tak? Tak jest. Szuka w tym postanowieniu. Panie prezydencie, sąd wydaje postanowienie odnośnie określenia udziału przedstawicieli środków masowego przekazu do sprawy. Bardzo dziękuję. Natomiast uważam, że nagrywanie kogokolwiek poza salą nie może się odbywać w sposób dowolny i bez zgody osób, które są uwierzone. To nie jest jakiś rzut tam na tłum. Tylko ludzi konkretnych na korytarzu. Odnośnie udziału przedstawicieli mediów do sprawy. Jeżeli pan mecenas tutaj poucza panią, ale bardzo proszę poza rozprawą, tak? Myślę, że pani się tutaj powinna zapytać każdego. Panie mecenasie! Panie mecenasie! Proszę. Żegnam. Panie oskarżony, proszę dalej. Poproszę o odczytanie ostatniego, powiedzmy, dwóch zdań. Właśnie sąd to odczytał. Przepraszam, byłem wyłączony. Jeżeli dobrze pamiętam, to odnosiłem się do słów o tworzeniu listów gończych i wykonaniu kar śmierci, ale przypominałem i tłumaczyłem. Przypominałem i tłumaczyłem, że
napisami gończymi, symbolicznie, że tymi listami symbolicznie są zapisy skrybów sejmowych. Dokładnie użyłem takiego słowa. One są już tworzone. Robią to skryby sejmowe, zapisując i rejestrując przebieg obrad i głosowań. I podkreślałem, co przecież równie wyraźnie zaznaczył Wojciech Olszański, że nie była to wypowiedź grożąca komuś bezpośrednim zamiarem śmierci, a warunkowe, jasno zdefiniowane postawienie tych ludzi przed Trybunałem Stanu, sądem, i jeśli ów sąd zasądzi karę śmierci, to on, zwracam się do pani siedzącej w pierwszym rzędzie, do pani Popularna. Tak. Czy pani żuje gumę? Tak. To proszę wyjść i ją wypić. Proszę wyjść i tę gumę wypić. Przepraszam, czy pani prokurator byłaby jako prokuratura uprzejma mi wskazać, jacy adresaci... Ale pan się zwraca do sądu. A przepraszam, zadaje pan pytań prokuraturze. W porządku, przepraszam. Proszę odpowiedzieć na pytanie, jeżeli oczywiście pan zna. Bo jakiś adresatów pana wypowiedzi miały tego typu, tak? Adresatami były osoby, które przyszły na miejsce. Utrzymanie konstytucyjnych praw, w tym również prawa do decydowania o swoim ciele. To było
skierowane do nich i miało na celu wyjaśnienie tego, ponieważ znane doskonale były mi intencje, jako że z Wojciechem Olszańskim jeszcze przed 30 stycznia, przed jego wystąpieniem, ustalaliśmy mniej więcej zakres tych wystąpień. Szanowni Państwo, to nie dotyczyło osób, które były bezpośrednimi adresatami, czyli słuchaczami Pana wypowiedzi, tylko tymi, o których mówiono. Czy te osoby mogły się obawiać? Wysoki Sądzie, pozostaje mi jedynie stwierdzić, że ja tych słów bezpośrednio do nich nie kierowałem, ale być może tego wykluczyć nie mogę. Zadziałał mechanizm uderz w stół, a nożyce się odezwą. Co jednak nie było moim zamiarem. Ja tu wskazałem. Była to zupełnie osobna część na to wszystko wiemy, tak Pan wyjaśnia. Była to osobna część, natomiast... Próbująca zainteresowanie się, przeszkolenie, posługiwaniem się bronią w celu poprawy obronności państwa. A Pan prezentował jeszcze nie mówię, że Pani prawda. Prawda. Próbująca zainteresowanie się... obronności. Obsługą broni, i obronnością, tym samym obronnością, suwerennością państwa. Czy Pan przeprowadzał taki instruktaż obsługi tej broni, tak? W trakcie tego wystąpienia? Wysoki Sądzie, nie przeprowadzałem żadnego instruktażu, to jest kontynuacja. No nie jest kompetentne, tylko... Panie Lezerze! Użycia broni jest to konfabulacja. To jest nieprawda. Ja zadałam Pani pytanie, a nie stwierdziłam, więc pytam, czy Pan przeprowadzał instruktaż? Moje twierdzenie to pytanie. No to mówił, że nie. A tak sprawy spotkałem się z zarzutem, że prowadziłem instruktaż. Nie pamiętam dokładnie, z czyich ust to padło, dlatego zaprzeczam. Nie, nie prowadziłem instruktażu. W jakim celu ta broń została wyjęta? A publiczność mogła mi odpowiadać. Proszę Państwa, jeszcze raz Państwu przypominam, że nie jest Państwa rolą ani komentowanie, ani odpowiadanie. Ani w jakikolwiek inny sposób nie mogą Państwo zakłócać przebiegu tego sprawy. Podkreślam, że bezzasadne jest używanie zwrotu broń, ponieważ było to oddane do specjalisty, to nie jest broń. To jest rekwizyt przypominający broń. I wyjąłem go po to, żeby zademonstrować i porównać do broni czarnoprochowej, która w Polsce jest dostępna bez pozwolenia. Wskazując, że i od tej broni dużo niebezpieczniejszej, czarnoprochowej, nie ma, nie słyszy się o powszechnych śmierciach, zabójstwach, postrzeleniach. Więc dobrze by było, żeby rząd i posłowie, którzy mówią tyle o niebezpieczeństwie naszej ojczyzny, również zajęli się ułatwieniem szkoleń, organizacją i dostępem do powszechnie rozumianej broni. Pan w jakiś sposób opisał i podał, że to jest atrapa, czy Pan go opisał... Powiedziałem, że tak, jeżeli dobrze pamiętam, powiedziałem, tak wygląda typowa broń policji Walter P99. Walter. Dziękuję, nie mam pytań. Czy Pan skarży się posiłkowym od pytania?
temu miał okazję wysłuchać materiał z pana wystąpienia? Nie. A jak było przeglądanie akt, to pan potrafi sobie mi powiedzieć, czy na tyle sobie pan to przypomina dzisiaj, że mógłby pan stwierdzić, iż są tam w całości pana wypowiedzi bez żadnego wyciągania z kontekstu szerszego? Da się to ocenić dzisiaj, po takim czasie? Wydaje mi się, że dokładnie odwrotnie. Były tam wypowiedzi wyrwane z kontekstu. Proszę pana, a przecież używa pan takiego sformułowania. To jest kina poselski ryj. I potem trzykrotnie zaprzeczając, że to nie o taki kij chodzi i nie o takie urządzenie. Co również usłyszał i złożył w aktach sprawy pan Marian Śliński, obserwator z ramienia Urzędu Miasta Bydgoszcz na karcie 14. Również potwierdził moje słowa, które brzmiały: kij to symbol, a są nimi nagrania, zapisy głosowań poselskich. Pytam o to dlatego, że ten kij jest dość demonizowany i prowadzona jest taka... Takie proste zestawienie. No jak kij, to cudzy strach. Pan po to przyszedł z kijem, żeby ktoś się pana bał. A nawet nie będę mówił ktoś, żeby na przykład pan Wysocki się pana bał. Ten kij to była laska, którą dostaliśmy od przyjaciela. Do podróży, znaczy w czasie maszerowania przez pole. I wziąłem go tylko i wyłącznie jako rekwizyt, aby, że tak powiem, odegrać scenę, którą powtórzyć zachowanie mojego przyjaciela Wojciecha Olszewskiego, by później do niej się odnieść. Na pytanie było, czy pan go wziął w tym celu, żeby ktoś się tego kija obawiał? Nie. Proszę pana, czy była w pana wypowiedzi taki element, który... Ja mam... Czy w pana wypowiedzi był taki element, w którym pan powiada, może nie dokładnie takimi słowami, ale w sposób niebudzący wątpliwości, że w taki sposób, jak pan o tym mówi, rozumiał to też pan Wojciech Olszański 29 stycznia, ale on że tym kijem są te protokoły. On dokładnie to samo mówi. Proszę.
uprzejmie też o uwzględnienie faktu. Że tego typu wydarzenia publiczne wiążą się z pewnego rodzaju napięciem, stresem, ale i formą, skrótowością formy, przez co w sposób niezamierzony może pojawić się jakoś, jakaś jakieś nieporozumienie w semantyce, w znaczeniu słów. Nieporozumienie? No, przyjrzałem. Nieporozumienie w semantyce, w znaczeniu słów. Bądź też przez nadmierną skrótowość nieporadne wyrażenie. Ale no dobrze, no dobrze, ale to pana zdaniem, w pana wypowiedzi były takie elementy, które ktoś, że tak powiem, elementarnie rozdrobny mógłby odebrać jako powód do strachu o siebie, a nawet i o swoją rodzinę. Pan też ma prawo do oceny, czyli jak słuchacze, ma prawo do pana prawo. Pan dostrzega w swojej wypowiedzi takie elementy, ale nie oceniamy ich przez zrywanie jednego zdania czy słowa. Pana wypowiedzi, pan od 10 minuty do 20 minut 30 sekundy zajmuje się tymi kwestiami, z których pan ma zarzuty. Czy na tyle, na ile pan sobie przypomina, czy w tych wypowiedziach są takie pełne wypowiedzi, niezdeformowane, które roztropnie oceniająca osoba może odebrać z lękiem i ze strachem? Moim zdaniem nie. Aczkolwiek być może ktoś będzie został. Tak dalej? Moim zdaniem nie, ale być może ktoś polskojęzyczny, czyli posługujący się językiem polskim, ale nie rozumiejącym właściwie jego słów, lub ze złej woli, czy też rozbujałej nadinterpretacji, mógł sobie coś takiego ubzdurać. Proszę pana, czy pana zamiarem, bo Wysoki Sądzie, ja się powołuję na taki przekaz tego wystąpienia mojego mandanta na kanale Szalony Świat. Tak on się nazywa i tytuł tego materiału to jest Marcin Ozarowski, przemówienie, po którym zostaje zatrzymany Bydgoszcz 19.02.2022 roku. Na to się powołuję, bo tam jest pełna ta wypowiedź nieokrojona i niezmanipulowana. Proszę pana, tak, Wysoki Sądzie, na kanale Szalony Świat. Szanowny Świat. Tytuł tego materiału to jest Marcin Ozarowski. Przemówienie, po którym zostaje zatrzymany. Bydgoszcz 19.02.2022. Na ten materiał się powołuje. Tam ma około 28 minut. Wystąpienie pana oskarżonego to jest od 10 minuty do 20 minuty i tam 27 sekundy. Potem się zajmuje wyjaśnieniem kwestii związanych z bronią, ale nie wypada tam wyjaśnienie, że kontekst, żeby miała tam broń być wobec kogokolwiek użyta. Proszę pana, czy pana celem tego wystąpienia przed wypowiedzią obrony, to jest zupełnie oczywista sprawa, było nawoływanie do tego, żeby słuchacze takie pałki albo inne, albo cokolwiek wzięli i poszli rozprawić się z posłami? Nie było absolutnie żadnego wskazu na to. Podkreślam jeszcze raz, że te wypowiedzi były
cytatem przywołanym cudzej wypowiedzi po to, aby je objaśnić. Proszę pana. Pan bardzo szybko został zatrzymany po zakończeniu tego zgromadzenia, ale do momentu zatrzymania przewidział pan, żeby ludzie słuchający, zgromadzeni tam, mieli jakiś problem z emocjami i nie wiem, zachowanie ich wskazywało, że zaraz sobie takie kije wystrugają albo pójdą i będą przemoc siać po Bydgoszczy albo gdzie indziej. Panie Zasilasiu, proszę. Co to robić? Co czy pan miał okazję? Nie zaobserwowałem absolutnie takich zachowań. Moje tłumaczy, tak? Pana nie pan rozpowie jakie, bo musimy to ujęć do protokołu. Nie spotkałem się z zachowaniami, które sugerowały, że chodźmy z drugami tego typu narzędzia, jak już idziemy kogoś atakować. Więcej radości i zachwytu po tym wystąpieniu, po tym spotkaniu odebrałem pod adresem dwóch dziewczynek, które wykonały ładny utwór bliski sercu mojego przyjaciela. Mojego przyjaciela. Proszę pana, do momentu zatrzymania potrafiłby pan sobie powiedzieć, jak pan program przygotował wspólnie z panem Wojciechem Olszewskim? Myślę, że tysiące. Do momentu zatrzymania. Przygotowałam, myślę, że tysiące. Jeśli nie kilka sekund. To były materiały krótkie, długie, różne. Materiały różne, od kilku minut, nawet do kilku godzin. Zdaje się, że drugi program, który trwał ponad 6 godzin. Czy w tych programach stworzyliście taki obraz siebie jako ludzi krwiożerczych i nakłaniających, albo nakłaniających innych do tego, żeby krwiożerczy się zachowywali? Pan przypomina sobie, że taki przekaz płynący z programu. Jeśli miałbym wskazywać na przekaz płynący z programu, to raczej zabieganie i dbałość o życie wielokrotnie podkreślaliśmy, że należy dbać o ten bezcenny skarb, jakim jest życie, o naród polski. O młodych, którzy mogliby trafić na ewentualną wojnę i zginąć. Jak również o ludzi, którzy mogliby zginąć z powodu braku dostatecznej opieki zdrowotnej. Czy akceptowaliście panowie, pan przyjemności? Wojnę domową w Polsce? Nie, absolutnie. Czy na ten temat się też wypowiadał pan i pan Wojciech Olszewski w programie wraz z panem? Na pewno nie raz. Tak nie powiedzieć, jak pan wcześniej wskazał? Dbałości. Dbałości się rozwija. Tak. Nie zaczynaliśmy wstrzymania wojny domowej w Polsce. Wypowiadał się o tym, że w Polsce. Dbałości o życie. Proszę pana, czy kiedy występował pan, bo pan 29 stycznia na zgromadzeniu w Bydgoszczy, po którym został zatrzymany pan Wojciech Olszewski, pan też był obecny? Tak. Proszę pana. Czy pan oceniał wtedy, miał pan powody do tego, żeby tak oceniać, czy pan oceniał wystąpienie pana Wojciecha Olszańskiego
materiał. Nie przypominam sobie oceny, że Wojciech Oczyński popełnia przestępstwo. Choć w pewnym momencie zwróciłem mu uwagę, że nie dopowiedział jakichś słów, przez co mógłby być opacznie zrozumiany i ten nie dodał. Nie pamiętam dokładnie, co to było, ale pamiętam takie wrażenie, że wcześniej ustalaliśmy, żeby nie naruszać też prawa, żeby nie zostało to niewłaściwie odebrane. A ponieważ, jak już wspomniałem, z tego typu wydarzenia przytrafia się użycie nadmiernego skrótu, nawzajem się staraliśmy pilnować. Proszę pana, czy pan w swoim wystąpieniu wymienił nazwiska pana Gawkowskiego, pana Wójcika, pana Olszewskiego, nie zapiszę imienia, ale czy tamtych panów pan wymienił nazwiska? Pan przypomina sobie? Pamięć jest zawodna, ale według mojej szczerej oceny najlepszej wiedzy nie wymieniałem tych osób z nazwiska. A jak? Chodzi o Pana Olszewskiego. Trzy osoby, które były tam. Pan Wysocki, Olszewski i Gawkowski. A jak wspomniałem już na wstępie rozprawy, w ogóle się do nich nie odnosiłem. Proszę pana, a jak pan przeglądał akta w prokuraturze, to przypomina pan sobie taki mail z 31 marca 2022 roku, gdzie pan Olszewski mówi, że w sprawie pana Marcina Osadowskiego nie składałem zawiadomienia. Nie mogę potwierdzić daty i czy to był mail, ale pamiętam taki zapis, że nie składał zawiadomienia i nie jestem zainteresowany. Proszę pana, a jak pan występował, to miał pan wiedzę, że istnieje takie coś, co się nazywa koalicyjny klub poselski Lewicy? I drugie, klub Lewica Bydgoszcz. Czy pan wiedział, że takie funkcjonują twory? Domyślam się, o takich nazwach. Że pan miał w głowie takie nazwy. Może jakieś organizacje lewicowe, no to wszyscy wiemy. Że Lewica jako taka występuje w parlamencie, o tym wiem. No to nie wiem. Uważam się, że... Przepraszam. No bo o konkretnie rzeczy. Taka nazwa, czy pan miał w głowie? Koalicyjny klub poselski Lewicy i druga, którą pan miał w głowie, klub Lewica Bydgoszcz. Oba te zwroty musiałem sobie, że tak powiem, utrwalić, żeby koalicyjny klub. Czy pan zawsze się nie wyjął? Poselski Lewicy, Lewica Bydgoszcz. Jeszcze raz, oba te zwroty musiałem sobie utrwalić dopiero w trakcie czytania akt. Choć spotkałem się z jednym z nich, nie pamiętam z którym, w czasie zarzutów stawianych Wojciechowi Olszańskiemu, a które wszak, co też powinno wynikać jasno z nagrań zapisów, nie padły z jego ust. Proszę pana. To się po prostu połączy.
pana Olszańskiego, chociaż nie on je wymienił. Proszę pana, czy pan, cele pana wypowiedzi, a może pan sobie przypomina, żeby taka wypowiedź miała miejsce, było, jak to mówi pan Wysocki, nawoływanie do przemocy wobec posłów i posłanek i innych członków klubu Lewicy. Czy pan się czymś takim zajmował w czasie zgromadzenia 19 lutego? Nie, nie zajmowałem się nawoływaniem. Do przemocy, do zabójstwa, do odebrania życia. Czy pan wcześniej, przed przeglądaniem akt sprawy u pani prokurator, czy pan wcześniej zetknął się z tym, że akurat Michał Wysocki to jest osoba, która, jak mówi, popiera szczepienia dzieci, no de facto przecież przymus. Ale czy pan wiedział, że akurat jest pan Michał Wysocki i on też popiera przymus szczepienia dzieci na siłę? Słyszał pan o czymś takim wcześniej? W Wysokim Sądzie nie słyszałem i nawet dzisiaj pytałem się, kim jest ten pan siedzący obok pani prokurator, bo nie wiedziałem, że jest to właśnie rzeczony pan Michał Wysocki. Że on pobiera szczepienia dzieci, a on przecież pobiera przymus szczepienia, bo jego stronnictwo, że tak powiem, światopoglądowe, tym się zajmowało. Proszę pana, czy pana zdaniem, w pana wypowiedzi było takie coś, co pan Michał Wysocki nazywał? Groźby kierowane wobec pani Marceliny odbieram jako groźby wobec wszystkich członków klubu Lewicy Bydgoszcz. Odnosiły się do obu członków tego klubu jako klubu popierającego szczepienia dzieci. Czy pan się w ogóle jakimiś klubami parlamentarnymi albo światopoglądowymi zajmował? Czy pan się wypowiedzi czymś takim zajmował? Ale Wysoki Sądzie, czy ja mogę w ogóle oceniać, co ktoś myśli, jak myśli? Przecież ja nie mogę oceniać, co to ma w głowie poukładane, czy po kolei, czy nie po kolei. Proszę pana. Ponieważ z notatki jednego z panów funkcjonariuszy wynika, że zgłosił się do niego w czasie tego wiecu pan Michał Wysocki i wyraził, bo on się tam znalazł, przykład twierdzi przypadkowo, rzekomo jest to na karcie 28. Otrzymuje groźby i podejrzenia i podejrzewa, domyślam się, pan o to pyta się, że otrzymuje, chciałem na to zwrócić uwagę, Wysoki Sądzie, że na karcie 28 jest sugestia, że pan Michał Wysocki otrzymuje groźby i podejrzewa, że a źródłem tych groźb jestem właśnie ja. Nie, chciałem zapytać się o coś innego. Chciałem zapytać, czy to chyba tam jest taka obawa, że pan funkcjonariusz przygotował lęk pana Wysockiego nie tylko o siebie i o całą Lewicę, ale też i o rodzinę pana Michała Wysockiego. Czy pan się rodziną i kogokolwiek zajmował na tym wystąpieniu? Zarzut jest niedorzeczny, ponieważ tak jak mówię, nawet tego człowieka nie znałem. I nie znałem jego aktywności politycznej, czy też, jak on to eufemistycznie nazywa, promocji szczepień przeciwko COVID-19. A chciał pan wywołać swoje wystąpienie takie konotacje, żeby ktoś miał lęk już nie tylko o siebie, ale o rodzinę? Nie. Chciał pan czymś coś takiego wywołać? Proszę pana, czy pan się zajmował dziennikarzami, w szczególności tak zwanej gazety wyborczej? Nie. Nie zajmowałem się dziennikarzami gazety wyborczej. Proszę pana, gazeta wyborcza zajmowała się panem.
nazywała pana prorosyjskim nacjonalistą, antyszczepionkowcem i tam człowiekiem latającym z bronią. No rozumiem, że... Czy pan, nie chcę, żebyśmy oceniali teraz tą gazetę, ale czy pana zdaniem to są uzasadnione, takie stygmatyzowanie pana jest uzasadnione? Jak pan pomógł swoją aktywnością, żeby nazywać pana prorosyjskim nacjonalistą, antyszczepionkowcem i tam człowiekiem, co z bronią lata? Ja myślę, Wysoki Sądzie, że w co wierzę, dana mi będzie przywrócona wolność, podejmę dalsze kroki przy wsparciu pana mecenasa. Czy nie narusza to moich dóbr? Jednakowoż nie chciałbym się odnosić do tych słów, nie odnosimy się, i zniżać się do poziomu, który trudno to nawet nazwać, reprezentuje rzeczona gazeta. Nie będę jej powtarzał. Proszę pana, czy pan się zajmował i chciał zwalczać kiedy światopogląd? Ale w czasie tego wystąpienia. Kiedy światopogląd, tak to jest nazwane promujący szczepienia, nie jest to nazwane promujący przymus szczepienia, tylko promujący szczepienia. Uważam, że tak jak ja jestem więźniem sumienia, korzystając z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, można tak? Między innymi artykułu 54 i artykułu 14. Również w moim dobrze pojętym interesie i moich kamratów, czy też krajan, współobywateli, jest dbanie o to, by te podstawowe zasady zawarte w Mieszkancie Praw Podstawowych i w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka obowiązywały każdego. Tym samym takie nawoływanie byłoby z mojej strony hipokryzją i niegodne. Proszę pana. Czyli zaprzeczam, nie używam. Proszę pana, czy panu jest znana jakaś aktywność panie Zawiszy, pana Olszewskiego, pana Gawkowskiego i pana Wójcika związana z ponad 2000 zgonów ludzi w ciągu 2 lat odciętych od pomocy lekarskiej, 30-procentowym wzrostem samobójstw u dzieci i młodzieży i 50-procentowym wzrostem prób samobójczych u dzieci i młodzieży. Czy pan zna jakąś aktywność tych osób, które chciałyby debaty na ten temat i znalezienia tego, kto za to odpowiada? Albo może się sami poczuwają do tego? Czy słyszał pan jakąś aktywność tych ludzi? Nie jest mi. Proszę jeszcze tylko, czy pan zna, czy podając nazwisko pana Wójcika, ma na myśli pana Michała Wysockiego? Przepraszam, pana Michała Wysockiego. Tak, tak, tam pan Wójcik też się gdzieś przewija, ale to nie sprawie. Przepraszam. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Poprzednio pomyliłem to na odwrót. Na odwrót. Tak, pana Michała Wysockiego oczywiście. Nie jest mi znana taka aktywność poselska. A wręcz przeciwnie. Wielokrotnie docierała do nas presja ze strony posłów, nie tylko tego ugrupowania, z wyjątkiem może 2 posłów, ale to wspomniałem, a wręcz
swego rodzaju próba ośmieszenia, że ktoś w ogóle coś takiego sugeruje. Czyli, że ktoś sobie próba ośmieszenia takich wypowiedzi naszych, które mówią, żeby zająć się tymi zdolnami, które jak powszechnie już się zaczyna przed chwilą mówić, są... Żeby zająć się tymi zdolnami, które jak powszechnie już się mówi, wynikają z braku dostatecznej opieki, a nie z tak zwanego, tak zwanej pandemii. Proszę pana, czy pan kojarzy te osoby pokrzywdzone? Pana Wysockiego, pana Wyszewskiego, pana Gawkowskiego i panią Zawiszę jako zwolenników aktywnych, domagających się przymusowego, czyli na siłę, jak te środowiska określają, tak to nazwę, wyszczepiania ludzi, w tym także wyszczepiania dzieci niepełnoletnich. Kojarzy pani taką aktywność? Może nie wszystkich, ale pamiętam, że wypowiedź w stosunku do Marceliny Zawiszy wzięła się właśnie stąd, wypowiedź Wojciecha Olszańskiego, do której się odnosiłem. Którą cytowałem, do której się odnosiłem. Wzięła się właśnie stąd, że posłanka, łamiąc przyrzeczenie sejmowe, treść ślubowania, domagała się szczepienia dla wszystkich, nie wskazując na jakiekolwiek uwarunkowania, które mogłyby kogoś wykluczyć, czyli dające prawo wymowy. Czy pan słyszał, że to była obietnica czterech osób występujących jako pokrzywdzone, spotykała się z osobami, które są przeciwnikami przymusu szczepionkowego i na zasadzie moje ciało, moja sprawa domagały się swobody wyboru w zakresie poddania się ostrzygnięciu lub nie poddania się ostrzygnięciu. Czy pan słyszał, żeby te osoby zabiegały o kontakty z takimi środowiskami, z takimi ludźmi, którzy mają odmienny od ich prezentowanego pogląd? W Wysokim Sądzie my, ludzie walczący o prawo wyboru, o świadome samostanowienie, jesteśmy przez ogromną część polityków, a także posłów, stygmatyzowani i jakoby bez zrozumienia nazywani jeźdźcami apokalipsy. Ten z gruntu fałszywy zarzut ustawia nas w pozycji osób, z którymi się nie rozmawia i nie dyskutuje. Traktuje się ich, jak, czyli nas, jak oszołomów. Proszę pana, czy takimi akcjami, między innymi pani Marcelina Zawisza domagała się spotkania z premierem, żeby przyspieszyć ten przymus, czy czuł pan, albo zetknął się pan, żeby były osoby, które czują się zagrożone taką aktywnością tych ludzi w kierunku zniszczenia praw obywatelskich? Spotkaliśmy się z takimi ludźmi pod Sejmem, kiedy pojechaliśmy protestować. Sam czułem się tym zagrożony. Gdyż są to kroki bezpośrednio w stronę państwa totalitarnego. Proszę pana. Jakkolwiek. Proszę.
jakkolwiek zgadzam się z sentencją moje ciało, moja sprawa, zadziwiające dla mnie było, że ludzie, którzy tak ochoczo wznoszą te hasła, i rozumiem ich postawę, a postawa ta dotyczy około 30% społeczeństwa, ludzie, którzy walczyli z taką zaciekłością o te prawa, nie mieli siły, chęci czy też ambicji, aby walczyć o te prawa, o te same prawa, dotyczące praktycznie 100% społeczeństwa. Bo nie mówię tu o szczepieniu przeciwko COVID stricte, tylko o prawie wyboru. O prawie do zdecydowania o sobie. Czy pana wystąpienie 29 też temu służyło? Tak, oczywiście. 19 lutego to było poprzednie. 19 lutego, tak. Proszę pana, czy ktokolwiek, co do pana, czy pan zna osobę, którą by ktoś z organów ścigania zapytał, czy czując się pokrzywdzona takimi poczynaniami, między innymi pokrzywdzonych, w kierunku wprowadzenia przemocy. Ja proszę jeszcze raz, bo straciłem wątpliwość. Tak. Jeszcze raz pytam. Proszę pana, czy pan doświadczył tego, czegoś takiego, co do siebie? Albo czy pan zna osobę, którą organy ścigania zapytałyby, czy nie chciałaby poczuć się pokrzywdzoną takim postępowaniem między innymi czwórki pokrzywdzonych, promujących czy domagających się przymusu szczepionkowego? I czy nie czuje się pan tym pokrzywdzonym i zagrożony, że pana dobra, pana swobody obywatelskie są blokowane w taki sposób? Czy pana pytano, czy pan chciałby, żeby pan, żeby ktoś tam był ścigany? Tak jak na przykład zapytano panu Zawiszę, przytaczając wypowiedzi, czy ona chciałaby być pokrzywdzoną, czy się czuje pokrzywdzoną i czy w związku z tym chciałaby, żeby ścigać pana, a wcześniej pana Olszańskiego? Czy pana ktoś zapytał? Czy pan chciałby ścigania tych ludzi? Za to, co się zgotować 36 milionów Polaków. Pyta ktoś pana, czy pan się z tym dobrze czuje i czy pan nie chce ich ścigać? Wysoki Sądzie, nie tylko mnie nikt nie pytał, ale wręcz, co dla mnie przerażające, usłyszałem z ust wysokiego funkcjonariusza policji, słowa, które przyprawiły mnie o zdumienie. On wie, cytuję, on wie, że w szpitalach ludzie są zabijani. Kiedy to usłyszałem, zanim mówiłem, zastanowiłem się, zacząłem się zastanawiać, czy ten kraj jest jeszcze krajem powszechnie funkcjonującego prawa, czy też sprawiedliwość to jedynie hasło encyklopedii. Proszę pana, czy
nazwałby się awanturnikiem? Może politycznym, tak. A pan programy przygotowywane z panem Wojciechem Olszańskim, dotyczące często spraw bieżących, komentowanych dość ostentownie, to była jedyna wasza aktywność w mediach? Takie komentowanie. Ależ skąd? Również prowadziliśmy programy dotyczące wydarzeń historycznych. Było nasz dotyczące wydarzeń historycznych, dbałości o kulturę, programy z zakresu, nazwijmy to sztuki, literatury, przepraszam. Proszę pana o takie programy, one jak przebiega, to były jakieś takie krótkie dawki, czy to były programy, nawet jak pamiętam, to wolę, żeby to pan powiedział, długie. Prowadziliśmy również cały cykl, serię programów pod nazwą Z refleksji wzniosłej, w których to skupialiśmy się tylko i wyłącznie na sztuce jako takiej, na literaturze, na poezji polskich twórców. Między innymi Bolesława Leśmiana, co zresztą przeczy zarzutom o antysemityzmie w stosunku do mnie, w stosunku Juliana Tuwima i wiele innych programów. Widziałem takie programy w tym głównym. Przepraszam jeszcze. Przepraszam, chciałem przerwać. Nie można mnie nazywać, nie pozwala na nazwanie mnie antysemitą. Co przytrafiło mi się niestety również w areszcie śledczym. Moim bliskim przyjacielem jest obecny tu na sali semita na Wilanolazji. Widział pan takie programy, ponieważ tak przyklejono do pana ten antysemityzm, to widział pan programy poświęcone poezji Bolesława Leśmiana i Juliana Tuwima, tak zwanych dwóch mediach. Pamięta pan? Nie. Gdzieś tam pamięć panu zajmuje? Może jedynie słynna lokomotywa, która jest używana w programach dla dzieci, ale też praktycznie nie funkcjonuje. Czy pan nie widział Tuwima i Leśmiana, tak, w mediach? Nie. Czy programy poświęcone, bo to pytanie, czy programy poświęcone tym poetom, polskim pochodzenia żydowskiego? Proszę pana, zapytałem o to, czy się czuje awanturnikiem. Jeszcze zapytam, czy pan jest osobą niepoprawną. Pytam o to w kontekście pojawiającego się od początku sprawy takiego twierdzenia, że pan nie był w stanie sprostać wymogom dozoru nałożonego przez sąd okręgowy w Kaliszu. Pan potwierdza to, że pan sobie lekceważył dowód? W Wysokim Sądzie absolutnie nie lekceważyłem sobie dozoru. Jeśli jest taka potrzeba, to myślę, że można byłoby powołać na świadka funkcjonariusza policji z Komendy Stargardzie Szczecińskim, dzielnicowego, mojej dzielnicy. Zgłaszałem się na Komendę Policji kilkukrotnie i wręcz wnioskowałem o zaświadczenie jakieś, że tam byłem i że się zgłosiłem.
ponieważ odsyłano mnie, twierdząc, że oni żadnego zawiadomienia o moim obowiązku dozoru nie otrzymali. A ponieważ cały mój ośrodek zainteresowania i życia jest skupiony pod Warszawą, natychmiast wnioskowałem przez mecenasa o zmianę miejsca dozoru na komisariat podwarszawski, co zostało uwzględnione i tak w Starogardzie, jak i w komisariacie podwarszawskim stawiałem się na każdy dozór. Ba, kiedy dnia... Przepraszam. Proszę pana, jeżeli pan nie pamięta... Nawet jednego z dni, kiedy miała tu się odbywać właśnie... Kiedy miała odbywać się moja rozprawa w Kaliszy, czynności związane akurat tam z tobą wojskowym. Pojechałem dzień wcześniej na komisariat policji i zgłosiłem, że być może będę zmuszony do pozostania. Czy mam coś w związku z tym zrobić? Komisarz mi powiedział, że on to notuje. Proszę pana, ponieważ taką osnową wystąpienia pana Wojciecha Olszańskiego 29 stycznia, potem 20-19 lutego był druk sejmowy 1981. Lex confident. Tak zwany. To pan znał w tamtym czasie ten dokument i tego 29 stycznia i 19 lutego przygotowywaliście się. Znałem ten dokument, przygotowywałem się do niego, nawet go komentowałem. Uważam, że ten dokument... On jest nasz numer. 1981. Czyli jak wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia. Proszę pana. Wręcz zaznaczałem, że jest to karygodne naruszenie wielu praw obowiązujących w Polsce. Również łamiącą zasadę niewinności i generującą permanentne donosy wszystkich na wszystkich. Z pominięciem, przecież do niedawna tak mocno podkreślanego również publicznie prawa do ochrony danych osobowych. Te prawa zniknęły, wielokrotnie były łamane i nie widziałem żadnych doniesień o tym, aby prokuratura zechciała się tymi naruszeniami poważnymi zająć. Proszę pana, czy słyszał pan, żeby ktoś z tych ludzi, którzy wspierali przekształcenie tego ruchu w ustawę, żeby ktokolwiek z nich jakiś żal wyraził, albo wstyd, albo kogoś przeprosił za taką aktywność podobno będącą wypełnieniem mandatu społecznego? Słyszał pan o czymś takim? Ci, z tego co ja wiem, próbowano nam wręcz zamykać usta. Czyli wręcz przeciwnie. Już wtedy słyszałem w czasie jednego z takich programów transmitujących obrady komisji, jak jedna z posłanek stwierdziła wręcz, nie rozumiem, dlaczego ci ludzie jeszcze nie są zamknięci.
zacząłem intensywną współpracę. Znaliście wiecie, ale intensywną współpracę 3 lata temu. Ta intensywność wzrosła do tego stopnia, że pracowaliśmy i przebywaliśmy wspólnie po kilkanaście godzin dziennie. Okazał się być wspaniałym przyjacielem, wrażliwym człowiekiem i tylko z racji jego wieku i blisko dwukrotnie większego dorosłego doświadczenia zwracam się do niego nie bracie, ale tatko. Przepraszam. Teraz pani dyskutuje. Teraz właśnie do nich jestem. Tak, rozumiem. Proszę pana. Jestem z nim emocjonalnie związany. Bardzo. Nigdy się na nim nie zawiodłem. I zawsze otrzymywałem wsparcie. Proszę pana, jest taka organizacja, której nazwy nie chcę się wymieniać, która opisuje was jako partnerów. Przepraszam? Jest taka organizacja, która... A jaki partner? No, to jak skończy, to będzie wiadomo. Która opisuje was jako partnerów. Przepraszam, to musimy o tym zgodzić. Właśnie ja też nie wiem, czy to ma taki związek ze sprawą. To jest w sensie ma to istotnie związek ze sprawą, dlatego że ci ludzie, oni się zajmują działalnością, którą chcieliby mandatowi przypisać, a nawet, że tak powiem, uchwalają się jakimiś tam kolejnymi składanymi donosami i takim kapowaniem pospolitym. Panie oskarżony, bo tak pan może o tym odpowiedzieć. Ja to oczywiście, na moje pytanie przecież też pan może odmówić odpowiedź, bo może nie chcieć poruszać tematu. To bardzo proszę zadać pytanie, a pan przysługuje prawo do więc jest taka organizacja, która opisuje was jako partnerów, najwidoczniej chcąc was widzieć siebie. Czy pan ma jakieś relacje intymne z panem Wojciechem Olszańskim? I w nich jest, występuje pan jako Ludwiczek? Tyle można w internecie. Odpowiedzi pana nie można. To jest w Wysokim Sądzie. Powiem to bardzo wyraźnie. Kocham Wojciecha Olszańskiego jak ojca. Nie mam absolutnie mowy o niczym innym. O żadnych stosunkach intymnych. Proszę pana, moment. Przepraszam, sekundkę, może? Powiem szczerze, ja rozumiem walkę tych ludzi o prawo do miłości, czystej oczywiście, rozumiem z ich strony walkę o tolerancję, ale kompletnie nie rozumiem, dlaczego coś, o co walczą, choć temu zaprzeczam, ale gdyby miało miejsce, było czymś złym. To są stosunki do mnie. Dlaczego czyste uczucie ma być powodem do wyśmiewania? Ci ludzie pokazują tym zachowaniem swoją hipokryzję, że wcale nie o to im chodzi.
że to jest tylko fasada. Ja zresztą wskazałem na początku, że mam wykształcenie techniczne, rolnicze. Język techniczny jest bardzo precyzyjny. Tolerancja jest definiowana jako odchyłka od normy. I tym pragnę zakończyć. No to może jedno jeszcze tutaj, proszę pana, czy te osoby, co tutaj występują w tym procesie jako pokrzywdzone, czy pan słyszał o czymś takim, żeby tej aktywności za przymusem szczepionkowym pod ustawą 1961, żeby był pokrzywdzony zleceniem jakichś analiz skutków społecznych i finansowych wprowadzenia tych takich regulacji? Czy słyszał pan, żeby ktoś z nich zlecał analizy? Wysoki sądzie, przepraszam, w kontekście słowa, wcześniejszych słów to słowa analiza, jak się źle kojarzy. Ale nie słyszałem żadnych tego typu kierunków badań. Zlecano badania, analizy. A mamy kierunku skutków społecznych. Że ta inkryminowana tutaj przez pana mecenasa wypowiedź, albo zdarzenie, przepraszam, zdarzenie, było właśnie wynikiem nagonki politycznej, przeciwników PiS-u, w tym posłów, którzy prowadząc debatę publiczną w sposób tak ostry i niepohamowany, doprowadzili, bo pamiętam to wydarzenie, do tego, że zginął człowiek w biurze poselskim, a
wykonujący, popełniający ten czyn, powiedział, żałuję, że nie jest to Jarosław Kaczyński. Albo Lech Kaczyński, nie pamiętam, który z nich. Utkwiło mi to wtedy oglądanie te wydarzenia. Jeszcze. Może nie zabrzmi to zbyt korzystnie w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej, ale w końcu mam tutaj mówić prawdę. Życzyłbym sobie śmierci posłów, ale śmierci ich politycznej, zakończenia ich kariery politycznej i wpływania na losy państwa, gdyż od wielu lat pokazują bezceremonialną, kuktatorską postawę łamania konstytucji. Nadmienię tylko pozbycie się suwerenności przez akceptację na przykład traktatu lizbońskiego, jak i przyjmowanie innych rozporządzeń niezgodnych z konstytucją RP, co również osądził sąd. Mamy tutaj w aktach chyba tak sąd, orzeczenia, które mówią o niezgodności rozporządzeń. Proszę pana, może to się przebija. Pan przypomina sobie o 20 minuty, tam gdzieś około 30 sekundy, do tego w którym się powołały, jest mowa o tej broni, która nie jest bronią, bo od biegu spada, tam nic pan nie miał, czyli ma rejestrację, albo zgłoszenia, albo jest nic przerobione. Czy pan pamięta, że pan używał tego przedmiotu jako straszaka dla konkretnych ludzi albo środowisk? Nie, absolutnie nie. Nigdy nie używałam jej jako straszaka. Czy to było cały czas w kontekście obronności państwa? O czym też pan mówił? To było, jeszcze raz powtarzam, to było używane tylko w kontekście obronności państwa, w szczególności w związku z narastającym publicznym sugerowaniem, że grozi nam niebezpieczeństwo ze wschodu. Jeśli to jest taka kwestia tego rozwoju kalickiego, czy przypomina pan sobie interpretację pana prokuratora z Kalisza w kwestii tego, jak rozumieć opuszczanie miejsca pobytu po zgłoszeniu takiego zamiaru organowi dozorującemu. O co zresztą zwracaliśmy się, że pan prokurator nam swoje stanowisko przedstawił, czy jest zbliżone do tego, czy nie. Czy pan przypomina sobie taką wymianę korespondencji z prokuraturą w Kaliszu? Doskonale sobie to przypominam, ponieważ kiedy zapoznałem się z tym orzeczeniem, a miało to miejsce już w sali sądowej w Kaliszu, zapytałem wtedy, to jak to, nie mogę wyjść do pracy, nie mogę pójść nawet do sklepu? Wtedy udzielono mi nie pamiętam już, czy obrońca pouczyli mnie, że to nie jest aż taki zakres.
ale ponieważ w czasie mojej aktywności zawodowej, kiedy prowadziłem transmisję z jakiegoś wydarzenia publicznego, podeszli do nas policjanci z jednostki warszawskiej wręcz strasząc, nie wiem dlaczego akurat Wojciecha Olszańskiego, ale mnie, że zostanie zatrzymany za naruszenie postanowień dozoru. I mnie to również dotyczy, ale spisano wtedy tylko Wojciecha Olszańskiego. Wtedy wystąpiłem z prośbą do pana mecenasa, aby był uprzejmy o wystąpienie, o taką interpretację na piśmie. I z tego co pamiętam, taką odpowiedź otrzymaliśmy, która w skrócie zawierała się do tego, zamykała się tym, że mamy prawo prowadzić swoją normalną działalność życiową, nie powinno tutaj utrudniać. No i oczywiście stawiamy się na dozory. Nie próbowaliśmy również opuszczać granic Polski, chociaż ze względu na chorobę, na którą cierpię, dużego kończowaka mózgu 4,5 na 3,5 cm, miałem propozycję konsultacji szpitala na terenie Niemiec. Proszę pana, czy pan kiedykolwiek ukrywał swój wizerunek, albo gdzieś tam się chował za jakimiś pseudonimami, albo pan głos sobie deformował przy wystąpieniach, na przykład na antenie mediów tam społecznościowych, czy kiedykolwiek pan chciał, żeby pana nie rozpoznawano i chciał się pan ukrywać jakoś i sobie tak z tylnego siedzenia krytykować życie publiczne? Wysoki sądzie, swoją aktywność publiczną chyba zacząłem już w szkole muzycznej, koncertując publicznie. No ale nie tak, ale rozwijam, spokojnie. Ale podjąłem również aktywność polityczną w roku 1998 i od tego czasu, choć zawsze byłem oceniany jako stojący po stronie skrajnie opozycyjnej, występowałem publicznie lub również przed kamerami mediów publicznych pod swoim imieniem i nazwiskiem z podniesioną przyłbicą. Ale chodzi mi to o ten okres dwóch lat, kiedy nie o tam. Ale od tamtego czasu do dzisiaj cały czas zawsze robiłem to w sposób jawny, nie ukrywając swojej tożsamości. Proszę pana, czy pan dla organów ścigania pan był dwa razy zatrzymany. Raz po uroczystościach kaliskich 11 listopada zeszłego roku. No i teraz drugi raz. 15 był zatrzymany. No ja wiem, ale uroczystości były 11. Był jakiś problem, że pana, że tak to określę, namierzyć i zatrzymać? Sami się zgłosiliśmy do policjantów, kiedy zobaczyliśmy, że stoją w lesie w mroźną listopadową noc. Zawiozłem im nawet gorący bigos i herbatę, żeby się pożywili. Która to była godzina? Pierwsza w nocy. Bo funkcjonariusze czekali na szóstą? Czekali do 6 rano, żeby wjechać.
poprosiłem ich, że jeśli mają wjeżdżać na tak zwanych sygnałach i bombach o 6 rano, a jesteśmy u kogoś tylko w gościach, to bardzo proszę w miarę możliwości o załatwienie tego spokojnie i po cichu, bez zbędnej. Bez zbędnego zamieszania dla naszych gości, dla naszych, przepraszam, gospodarzy, którzy nas przyjęli. Więc, a przecież wiedząc, że są, oni byli zaskoczeni naszą wizytą. Nie wiedzieli, że wyjechaliśmy z domu, w którym przybywaliśmy, podjechaliśmy do nich, moglibyśmy uciekać, ale po co? Nie popełniliśmy żadnego czynu zabronionego. I sami poszliśmy do funkcjonariuszy. Proszę pana, a teraz? Był pan zatrzymywany po wystąpieniu 19 lutego. Tak. Są też nagrania w internecie, ale pan pewnie też pamięta, jak się to odbyło. Mieli funkcjonariusze jakiś problem, żeby pana zatrzymać i doprowadzić tam do pojazdu, a potem już do tego miejsca zatrzymania, czy nie? No o tyle, że towarzyszyła temu ogromna niezgoda i niechęć. Widzę tego wydarzenia, natomiast ja jeszcze apelowałem o to, żeby nie utrudniać, nie przeszkadzać. Rolą tych funkcjonariuszy jest nie zatrzymać czyjegoś polecenia. I pozwalaj, i pozwólmy, wierzmy jeszcze w prawo i pozwólmy temu prawu działać. W czasie samego wiecu również apelowałem o zachowanie spokoju i nie eskalowanie emocji. Czasami nie pamięta się słowo w słowo, tylko w kontekst. No, nie o kontekst. Czynności życia codziennego, tak? Tak. Tak. Normalny tryb życia. Normalny tryb życia, a więc też i praca, i czynności zawodowe. Czy mimo to, że takie dwa stanowiska funkcjonowały, sąd już się grudno o tym opowiadał w Kaliszu zeszłego roku, czy mimo to znajdował pan jakieś przejawy twierdzeń, że pan nie realizuje dozoru, opuszczając w celach zawodowych miejsce pobytu wyznaczone na dozór? I nie odmeldowuje. Chyba mi się raz albo dwa razy zdarzyło, że policjanci mnie spisywali, sugerując, że wynika to z tego, że nie dopełniam warunków dozoru. Ale w świetle wcześniejszych wyjaśnień ze strony prokuratury, czy tam sądu też, uznałem to jako niedoinformowanie z ich strony, że byli niedoinformowani i... Ja skończyłem, dziękuję bardzo. Ale nie spotykałem z tego powodu jakieś szczególne represje. Natomiast były one w stosunku do Wojciecha Olsztańskiego, który miał ten sam warunek. W sensie ja dysponuję tymi dokumentami, tylko okazało się, że nie zrobiłem z nich kserokopii, gdzie chyba, że sąd zechce zapoznać się z tym, jak to teraz są trudne za właściwe. Na miejscu obrońca przykłada. Będzie wykonać potem kserokopię, co do tego przekażę.
Ja tam zabiegamy o to, żeby pan prokurator w ogóle wycofał z zakresu obowiązków ten zakaz na nas wyglądania. To drugi identyczny egzemplarz mam dotyczący pana Wojciecha Olszewskiego, ale to najwyżej, jak może w przerwie sekretariat bym uprzejmy wykonać mi kserokopię, to wtedy bym sądowi to pozostało, a zaraz Proszę wrócić na miejsce. Tak? Znaczy, że to pytanie, jeszcze mam tylko jedno pytanie, porównując tego, co pytał pan mecenas. Pan mecenas zapytał oskarżonego, czy organy ścigania zwróciły się do pana oskarżonego i zapytały, czy czuje się zagrożony, czy czuje się pokrzywdzony w związku z tym możliwością wprowadzenia przymusu uszczepień. A ja zadam pytanie takie panu oskarżonemu. A skoro pan się czuł zagrożony, tak jak pan dzisiaj powiedział, czuł się pan pokrzywdzony, czy pan złożył zawiadomienie do organów ścigania, że czuje się pan pokrzywdzony, że popełniono przestępstwo, że dojdzie do popełnienia przestępstwa? Wszyscy czujemy się pokrzywdzony. Jeżeli chodzi o zarzut, który w cudzysłowie stawialiśmy wszystkim, że prowadzili do tego, to nie mogłem jeszcze mówić o tym, ponieważ oni nie popełnili tego czynu. Zabiegaliśmy o to, aby nie popełnili tego czynu. Że czułem się zagrożony. Nie składaliście państwo zawiadomienia, ponieważ tego nie popełnili. Jeszcze nie popełnili tego czynu. Nie pomyślałem o tym, że można złożyć o zamiarze. Natomiast zgłaszaliśmy kilka razy w jednostce policji bardzo agresywne, niebezpieczne wręcz zachowanie w stosunku do nas przez ludzi właśnie tak napędzających się. Raz zostaliśmy publicznie. Dwa razy, przepraszam. Nie daliśmy się, ale zostaliśmy zaatakowani. W związku z tym wprowadzeniem przymusu szczepień, tak? Nasi są pokrzywdzone, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie. Pan mecenas pytał, czy organy ścigania się do pana zwróciły w związku z tym. Tylko ja pytam w drugą stronę, czy pan się zwrócił do organów ścigania? Nie zwróciłem się, ale rozumiem, że pani mecenasa, gdyż ono było zasadne, bo jak domniemuję, chodzi o to, że pani prokurator, pozwolę sobie użyć, prokuratura, przepraszam, nie pani po sobie, pani prokurator, prokuratora jako taka, pozwolę sobie użyć tego kroku, wręcz stręczyła świat. Mogę jej doświadczenie w tym momencie. A pani prokurator skończyła z jeśli... pan? Tak. Nie, pani to pani prokurator nie wyszło ten pomysł. Wysoki sądzie. Pan zarzuca pani prokurator. Nie. Prokuratorze, że nalegała wręcz, żeby ktoś. No pan jest w pismach, że no czy pan by nie chciał powiedzieć? No to jest takie. Wysoki sądzie. Tak, dlatego że na kanwie tego pytania, w którym się zawiera taka sugestia, że jak pan nie składał takiego wniosku, to niech pan się teraz nie żali. No to myślę, że to nie tak by zadziałało, bo natomiast traktuję to jako pewną obietnicę, że jak się złoży taki wniosek, to postępowania pójdą. I to jest dość ważna informacja. To jest dobre, no. Tak. Tak. Że jak takie zawiadomienia organy ścigania otrzymają, to będziemy mieli chociaż parę postępowań z tym związanych. Tak. Ale w sądzie, chcę też coś takiego. Pani Zawisza, tak jak to zabrzmiało w pytaniu do mojego mandanta, bo mógł złożyć wniosek, to pani Zawisza nie złożyła wniosku. Pani Zawisza otrzymała zawiadomienie mailem, że takie zgromadzenie się odbyło, że takie słowa padły. I czy czuje się zagrożona? Czy chciałaby ścigania? Została pytanie maila. Tak. Czy czuje się zagrożona? Tak. Czy chciałaby ścigania? I czy będzie występowała w tej sprawie jako osoba pokrzywdzona? Tak. Wysoki sądzie, tak. Ale jest to dość istotne, nawet z punktu widzenia stanowiska mojego mandata, bo on te akta wtedy przeglądał, a już potem nie miał z nimi kontaktu. Natomiast na karcie 223 akt znajduje się nawet mail od pana Olszewskiego, który opublikowałem wcześniej z
sprawie pana Marcina Osadowskiego nie składam zawiadomienia. Proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień. A mimo to jest pokrzywdzony. Więc to myślę, że pytanie trochę tak w kierunku powoduje, że pan jest sam w tym winien, ale tak nie jest, bo niektórzy, którzy nie chcieli być pokrzywdzonymi, to nagle są. I to wbrew sobie panu przez. Na siłę. Z postępowania przygotowawczego na karcie 64 do 66 obsług. W przyszłym tygodniu
rzeczy. Były tam osoby przebrane za premiera Morawieckiego, za Łukasza Szumowskiego i inne postacie. Na zadanie przysługującego, do kogo kierował słowa śmierć wrogą ojczyzny, w mojej wypowiedzi zacząłem od słów, że piękne masło, które noszą na ramieniu z dumą policjanci, żołnierze polscy oraz służby mundurowe. Nie wiem, dlaczego było podstawą, czy też zaczynem do postawienia zarzutów ku Olszańskiemu, a masło brzmi śmierć wrogą ojczyzny. Mówiąc to hasło, nikogo nie sugerowałem, nikogo szczególnego nie miałem na myśli. Wobec mnie toczy się postępowanie w prokuraturze w Kaliszu. Wobec mnie został zastosowany dozór i poręczenie majątkowe, z których się wywiązuje. Zakaz opuszczania miejsca zamieszkania, które wobec mnie zastosowano, nie dotyczy opuszczania mieszkania w celach zawodowych wynikających z normalnego trybu życia. Z powodu gruczolaka leczy się łony krynolowe, plus uciska mi płat czołowy i negatywnie wpływa na moją pamięć. Mam też zaburzenia widzenia, mogę łatwo się wzruszyć z uwagi na to, że ten mózg podrażnia mi kocha. Raz miałem konsultację z krewczą. Czy tak pan wyjaśnia, czy pan te wyjaśnienia potrzebuje? Tak, wyjaśniałem, może. Potrzebuje pan wyjaśnienia? Rozbudowane o to, co dzisiaj również wyjaśniamy. W takim razie zażądam postępowanie dowodowe. Panom pouczam, czy ma pan prawo składać wyjaśnienia co do każdego z przeprowadzonych dowodów, zadawać pytania świadków. Nie byli na dzisiaj, proszę państwa, wzywani świadkowie. Czy strony będą wnosiły o przesłuchanie wszystkich świadków wskazanych w trakcie oskarżenia? Mamy cztery świadków zarówno krzywdzonych. Pani prokurator, proszę wyjaśnić. Tak, część pokrzywdzeni ja powstrzymam. Wnoszenie krzywdzonych. Jeżeli chodzi o świadków, to w mojej ocenie właściwie możemy odstąpić od przesłuchania wszystkich. Jest to z tego co jest organizator imprezy, dwóch policji. Dwóch policjantów. Nie mówię, że jest tak czwarta osoba. Jeżeli chodzi o słuchanie świadków, to na pewno wnosiłbym o przesłuchanie pana Jędrzeja Pogań. To był organizator tego zgromadzenia. Tak. Myślę, że niestety muszę poprosić, żeby sąd słuchał pana Mariusza Raczaka, autora notatki sporządzonej po... I wnoszę również o przesłuchanie. Tak. Tak. Pana Mariusza Raczaka. Nie jest wskazane w akcie oskarżenia. Nie jest. A to był autor notatki, funkcjonariusz, który odnotowywał zgłoszenie pana Wysockiego, że poczuł się zagrożony wypowiedziami. Czy podawał jakieś szczegóły w tamtym momencie i skąd się tam akurat szczęśliwie wziął. No, myślę, że nie byłoby obojętne słuchanie też pani funkcjonariusz Kamili Mocarskiej w jego, z uwagi na to... Kamili Mocarskiej. Tak, z uwagi na to, i to jest pani wymieniona w akcie oskarżenia, z uwagi na to, że to nie było tak, że zgromadzenie zostało rozwiązane przez obecnych funkcjonariuszy, którzy uznali, że no, zmierza ono w kierunku albo właśnie pochwalenia przestępstw, albo wręcz treść wystąpień stanowi prawdopodobne przestępstwo, tylko funkcjonariusze działali na zalecenie, no tak to określę, władz miasta, które tam pewnie siedziały wtedy przy internecie i czekały tylko na moment, żeby można było to przerwać. I to od nich pochodziło. Nie od osób, które bezpośrednio tą atmosferę czuły, jak funkcjonariusze, jak mnie mandat też zwracał się do funkcjonariuszy policji, że dziękuję za pełnienie tej służby w przecież niełatwy, w sposób godny i niezwykle dyskretny. Tak zresztą to widać na nagraniu. Myślę, że pani Kamila Mocarska-Wielgosz mogłaby też na ten temat tam powiedzieć. Jest tam jeszcze pan Marcin Śliwiński. To jest... Panie mecenasie, pytanie do tego, czy pan mecenas wnosi o przysłuchanie? Nie, myślę, że tego pana nie. Dobrze. Myślę, że tego pana nie. Chodzimy. No, ale to jest... A bez względu na to wypuścić Marcin. Natomiast oczywiście wysoki sądzie to do pokrzywdzenia, to rzecz oczywista. Czy jeszcze jakieś wnioski? Proszę do zapisania.
Jednak jest to sprawiło u nas zażalenie na przedłużenie tymczasowego aresztowania. Oczekuję do 9 czerwca na rozpoznanie w sądzie apelacyjnym w Gdańsku, rozumiem, na 20, ale chciałbym złożyć wniosek o zmianę środka zapobiegawczego stosowanego do mojego. I nie wiem, czy są to już teraz, w tym momencie, czy są to... Są w takim razie odmiany środka na... Wysoki sądzie, na wolnościowy. Na być może dozór. Myślę, że w ogóle środki zapobiegawcze nie są tu potrzebne, ale jeśli już mamy niestety najcięższy, no to żeby też sąd nie uznał mojego wniosku jako oderwanego od innych, powiedzmy, uwarunkowań, no to wtedy składałbym wtedy wniosek o zmianę na dozór. Wszystko. Myślę, że zakaz zbliżania się do tych osób nie jest potrzebny, dlatego że nikt nie próbował tego, mój mandat zrobić. To raczej ci Państwo, jak Pan Wysocki przyszedł na zgromadzenie i to się chciał zbliżać do mojego mandanta, no i to zresztą zrobił w taki sposób, jak opowiedział. Natomiast tam Pan Gawkowski, który też jest czuje się pokrzywdzony, powołuje się na jakieś enigmatyczne doniesienia innych osób i opowiada rzeczy zupełnie niestworzone. Nie pytałem o to mojego mandanta, bo po co pytać, czy mówił, że trzeba zaje Gawkowskiego. Nie ma tego na nagraniu, na żadnym. Zresztą nawet nie ma o tym mowy w akcie oskarżenia, co dowodzi, że chyba niekoniecznie autor czy prokuratura zaufała takim, no tutaj tego, który użyje, konfabulacją tego pana. Więc nie wiem, czy sąd teraz zechce zasadnienie tego wniosku wysłuchać, czy... Sąd wyznaczył posiedzenie na dzisiaj na godzinę 13 w przedmiocie rozpoznania wniosku obrońcy o zmianę zastosowanego środka. Jasne. Także na dzisiaj... Czyli na posiedzeniu w sądzie? Na posiedzeniu. To wtedy już bez publiczności. Publiczności na posiedzeniach, to posiedzenia są za stronę. To tylko chcę zapytać, bo Państwo pewnie będą oczekiwać być może, że mogliby wejść, a wiem, że przecież na posiedzenia nie. Dlatego to pytanie. Ja to wiem, tylko że niekoniecznie Państwo mogą wiedzieć, że posiedzenia nie są jawne dla stron. Proszę Państwa, posiedzenia nie odbywają się w udziale publiczności, nie są jawne. Są jawne dla stron. Będzie posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku i wyznaczam je na godzinę 13, więc za 15 minut, a teraz sąd albo zarządzi przerwę, albo sprawę odroczy. Wyznaczymy kolejny termin sprawy, na który będą wyznane Za 15 minut o godzinie 13 będzie podejmowana decyzja o zamkniętym posiedzeniu. Mam nadzieję o wypuszczeniu naszego Marcinka. Także będziemy czekać pod salą sądową, nie będziemy mogli uczestniczyć w posiedzeniu. Prokuratorem termin następnego posiedzenia. Pani prokurator mówi, że w sierpniu dopiero ma czas, ale mam nadzieję, że to już otwarte posiedzenie, także tam bez udziału. To znaczy Marcin już jest i tak będzie na wolności. Mam nadzieję, że dzisiaj wrócimy z nim do Warszawy. Technicznie chyba to nie będzie możliwe. Tak?
No, poczekamy. Świat był okrzywdzony. W polskiej sądzie mamy też doświadczenie takie ze sprawy z panią Wojciechą Olszańską, gdzie pani Marcelina zapisała, to są to wyznane. Dobrze, proszę państwa, to wszystko. No, sądzam. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony. Stąd są Dobrze. Proszę państwa, bardzo proszę o sprawne odczuwanie sali. Zależy nam na rozpoznaniu tego wniosku. Pan oskarżony nie musi być na te dobrze 7 do pochodu. Sobie wychodzimy na to. Proszę, żeby się Czekaj. Niech wyprowadzę. Zostać gdzie jestem na żywym młodym? Nie, oni zabierają. Nie, zabierają. Czekamy, aż Marcin wyjdzie. Cześć, komracie. Dziękujemy. Do widzenia. Tak, panie sędzi, nasz człowiek naprawdę czuję może stronę, bo sobie sądzę, może bym był, może bym mógł się odezwać. Ale muszę powiedzieć, że bardzo atrakcyjna pani sędzia. Tak, uroczystości kalickie genialne po prostu. Tak, Sławek, uroczystości kalickie przeszły już do historii. Coś wspaniałego. Rok odbije się. Gdzie czekamy? Byłem, to wiem. Gdzie czekamy? Mógłbym tylko powiedzieć tam telefonu do ciebie lub do... Ty będziesz na posiedzeniu, tak? No to dobrze. Dobra, to my się widzimy. My się widzimy, nie żegnamy się, widzimy się. Emilio, jak wrażenia, jeżeli patrzysz na pani sędzię? Myślę, że pozytywnie. Pomimo, że tam inni sędzia niż poprzednio, ale też sędzinia widać, że tam jest adekwatna do tej sprawy. Adekwatna, tak. Napisz pani, czy słychać? Tutaj mamy czekać? Tu będzie? Tak, możemy tu czekać. Mecenas będzie tam w środku. Okej, dobrze. Obie. Dobrze, i ci później zdanie. Ale to jest Mecenasy będzie posiedzenie w sprawie ukulenia aresztu. Będzie posiedzenie. Ale ktoś może dać tam informację na zewnątrz. Wojtek, jak myślisz? Tu jest, tak? Żeby ktoś tam na zewnątrz tam tą informację, powiedzmy, przekazał, że czekamy jeszcze. Nie? A oni za wami jest, tak? Tak. Przejdziemy na zewnątrz.
No zastanawiam, nie, ja będę czekał tutaj na pewno, natomiast ja myślę, że trzeba by ewentualnie tą informację przekazać naszym przyjaciołom tam na zewnątrz. Jako, to przekazuj, bo tam na pewno ktoś się jaką informację? No informację, że o pierwszej jest posiedzenie, czyli za kilka minut. A to już właśnie przekażę, to Luiza poszła, to przekażę. Już przekazałem. Czy nie będzie pójść chyba do tych ludzi tam, którzy na dole? To jest policzenie. A my będziemy tutaj czekali, czy nie? Tak, tak. Za 13 jest. Godzina za 13. Za 13 pierwsza. O pierwszej jest posiedzenie zamknięte sądu do rozpatrzenia sprawy wypuszczenia, mam nadzieję, Marcina z aresztu. I czekamy. Mamy nadzieję, że wierzymy w to, że jedziemy z Marcinem dzisiaj, no nie? No tak, tak, tak. No, dobrze. Taka masa wypowiedzi, co chce być przed tym. Dobrze. Może chwilowo. Ja my może chwilowo zakończymy to nadawanie, to nagrywanie, także czekamy. Za chwilę będziemy nagrywać kolejny odcinek.